Niestety mamy w tej chwili w Unii Europejskiej bardzo złą prasę. Być może nawet obraz medialny, wizerunek Polski jest najgorszy w całej tej dekadzie, ponad dekadzie, w której jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. No i wydaje się, że ten stan będzie miał dla Polski bardzo negatywne konsekwencje. Myślę, że te konsekwencje można podzielić na dwie grupy, konsekwencje gospodarcze i konsekwencje polityczne. Jeżeli chodzi o konsekwencje gospodarcze, to chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że maleje zaufanie inwestorów zagranicznych do Polski. Widać to wyraźnie po wynikach giełdy warszawskiej, która jest najgorsza w regionie. W ostatnim roku wszędzie były spadki, w całej Europie oczywiście, natomiast giełda warszawska zanotowała największe spadki ze wszystkich giełd Europy Środkowo-Wschodniej, co jest pewnym wyznacznikiem tego, że te czynniki polityczne i ryzyko polityczne ma tutaj znaczenie. Nie ma żadnych przesłanek innych gospodarczych, które by sprawiały, że giełda polska miałaby być gorsza od giełdy budapesztańskiej na przykład. Więc tutaj pewnie są to czynniki polityczne. Dlaczego ma maleć zaufanie inwestorów do Polski? Ano dlatego, że wiele inwestycji opiera się na decyzjach biznesowych konkretnych ludzi, którzy czytają takie, a nie inne gazety i czytają Ekonomista, czytają Wall Street Journal, czytają Financial Times. Jeżeli w tych mediach pisze się o Polsce, że jest zamach stanu, czy że są łamane reguły demokracji, czy że jest naruszany trójpodział władzy i sąd konstytucyjny jest, czy jego rola jest minimalizowana, to się odbija bardzo negatywnym echem i informacja, która idzie do, czy którą rozumieją odbiorcy zagraniczni, jest taka, że jest jakieś dodatkowe ryzyko, którego być może należy starać się uniknąć, co w praktyce oznacza, że wstrzymują inwestycje w Polsce, bądź się z tych inwestycji wycofują, jeżeli już zainwestowali. Niestety Polska jest rynkiem wschodzącym, cały czas jest uznawana za rynek wschodzący, czyli taki kraj, w którym obok kwestii gospodarczych polityka ma bardzo duże znaczenie i to ryzyko polityczne jest znacząco większe niż w takich uznanych, rozwiniętych gospodarkach, jak gospodarka niemiecka, francuska czy brytyjska. Stąd też jesteśmy na cenzurowanym i to, co się dzieje w polityce w Polsce, jest bardzo uważnie obserwowane za granicą i to ryzyko polityczne jest uznawane w przypadku Polski za większe niż w przypadku dużych gospodarek zachodnich. Drugi czynnik gospodarczy, o którym warto wspomnieć, to kwestia kosztów obsługi polskiego długu. Niestety jest tak, że duża część polskiego zadłużenia to zadłużenie zagraniczne, więc bardzo nam zależy na tym, żeby Polska była postrzegana jako kraj wiarygodny, taki, który jest w stanie spłacać swoje długi i taki, którym ryzyko inwestycyjne jest nieduże. To ryzyko inwestycyjne jest oceniane przez tak zwane agencje ratingowe. Jeżeli te agencje ratingowe, takie jak Moody's czy Fitch, obniżą swój rating dla Polski z uwagi na problemy polityczne wewnątrz kraju, będzie to oznaczało, że ryzyko inwestycyjne w Polsce rośnie. W konsekwencji ceny polskich obligacji, czy też oprocentowanie, jakie inwestorzy żądają za wykup polskich obligacji, będzie rosło. To wszystko sprawia, że rosną nam koszty obsługi długu i wszyscy per saldo na tym tracimy, musząc płacić wyższe odsetki za wykup naszych obligacji. Problem obligacji czy problem kosztów obsługi długu to problem, który wystąpił kiedyś w Grecji. Oczywiście Polsce jeszcze bardzo daleko do scenariusza greckiego, niemniej jednak nie wolno lekceważyć sytuacji, w której spada wiarygodność inwestycyjna naszego kraju, gdyż w wariancie skrajnym może to prowadzić do bankructwa, tak jak w przypadku Grecji, czy niemalże w przypadku Portugalii i Hiszpanii. Stąd ten wizerunek
Polski wśród inwestorów zagranicznych jest kluczowy i polski rząd powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby ten wizerunek poprawić. I jest wreszcie element trzeci, czyli koszty polityczne tego słabnącego wizerunku Polski za granicą. Wydaje się, że tutaj najgorszą konsekwencją jest to, że Polska traci możliwości efektywnej, skutecznej gry politycznej wewnątrz Unii Europejskiej w sprawach dla siebie ważnych. W takich sprawach jak polityka wschodnia, jak polityka energetyczna, pozycja Polski spada i będzie trudniej rządowi, który zamiast walczyć o istotne dla Polski interesy, będzie musiał się tłumaczyć z polityki wewnętrznej w kraju. To jest strata czasu, to jest strata energii, która jest potrzebna każdemu rządowi na realizację swoich interesów i swoich celów w polityce zagranicznej. Niestety w tej chwili mamy sytuację, w której polityka wewnętrzna Polska jest dla naszych odbiorców i na partnerów zagranicznych ważniejsza niż nasze cele polityki zagranicznej i z punktu widzenia realizacji celów polskiej dyplomacji jest to sytuacja bardzo niekorzystna. Im mniej się mówi o sytuacji wewnętrznej danego kraju w Europie, tym lepiej. I z punktu widzenia interesów polskiej polityki zagranicznej nasza dyplomacja powinna zrobić wszystko, aby te kwestie polityki wewnętrznej zdjąć z agendy międzynarodowej i aby Europa przestała o tym dyskutować w takim zakresie, jak to się dzieje teraz. Wygląda na to, że Unia Europejska i politycy europejscy bardzo poważnie traktują kwestie polityki wewnętrznej w Polsce i w przeciwieństwie do sytuacji na Węgrzech będą chcieli bardzo szybko reagować na to, co się dzieje w Polsce. Znakiem tego jest dyskusja na forum Komisji Europejskiej, która się odbędzie lada chwila, potem debata w Parlamencie Europejskim na temat polityki wewnętrznej w Polsce i stanu demokracji. To są działania, które Unia Europejska podejmuje bardzo rzadko. Do tej pory taką specjalną procedurą zostały objęte Węgry, w których to przypadku jednak ta procedura niewiele dała. Rząd Viktora Orbana, mający bardzo duże poparcie demokratyczne swojego narodu, on został, jak pamiętamy, wybrany powtórnie na premiera, czyli dwukrotnie wygrał wybory. Jakby rząd Orbana nie cofnął się przed, czy Unii Europejskiej nie udało się skutecznie wpłynąć na rząd Viktora Orbana. Natomiast drugi taki przypadek to przypadek Rumunii w 2012 roku, kiedy to Komisji Europejskiej udało się skutecznie wpłynąć na rząd rumuński, który podobnie jak polski toczył polityczną wojnę z Trybunałem Konstytucyjnym. I naciski europejskie na Rumunię sprawiły, że rząd rumuński musiał się z tej wojny z Trybunałem wycofać. Niedocenianym czynnikiem w polityce Unii Europejskiej wobec Polski jest postać przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zauważmy, że on zachowuje w zasadzie milczenie, bardzo wymowne milczenie w sprawie kryzysu polskiego. Natomiast bez wątpienia, jako jeden z najważniejszych przywódców europejskich, odgrywa bardzo dużą rolę w kształtowaniu polityki instytucji europejskich wobec Polski. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Donald Tusk był pierwszym rozmówcą przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w kwestii tego, co się dzieje w Polsce i jakie są konsekwencje polityczne tej awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też wydaje mi się, że rola Tuska w tej polityce unijnej wobec Polski jest bardzo istotna. Unia Europejska nie ma wiele narzędzi twardych, politycznych do wywierania nacisku na Polskę. Niemniej jednak nacisk polityczny może mieć czasem charakter nacisku miękkiego.
takiego nie do końca widocznego. Oprócz tych połajanek politycznych, które słyszymy z zagranicy, które mogą nam się nie podobać, które mogą nas denerwować, szczególnie wtedy, jeżeli padają z ust polityków, których nie lubimy, albo z polityków pochodzących z krajów, które same mają różnego typu problemy, to istnieje całe duże spektrum działań, które Unia Europejska może podjąć za zamkniętymi drzwiami, w sposób niewidoczny czy mało przejrzysty dla odbiorców czy dla obywateli. Jednym z przykładów takich działań jest taka presja polityczna, którą politycy unijni mogą stosować w rozmowach z partnerami polskimi na różnego typu spotkaniach politycznych w Brukseli na wielu różnych szczeblach. I ta presja polityczna może być skuteczna, gdyż negatywny stosunek dużych krajów europejskich do Polski może blokować polskim dyplomatom możliwości załatwiania interesów Polski na arenie unijnej w takich kwestiach jak rolnictwo, fundusze unijne, pomoc dla polskiego górnictwa czy dla polskich stoczni. Są to tematy może często drobne, natomiast brak możliwości skutecznego załatwiania drobnych spraw w Unii Europejskiej na dłuższą metę będzie dla Polski wyjątkowo niekorzystny i może być skuteczną presją na polski rząd.